11 sierpnia 1945 roku zostałem aresztowany i osadzony w więzieniu mokotowskim. Nazywam się Kazimierz Moczarski. Spotkanie żołnierza podziemia AK Kazimierza Moczarskiego z dwoma zbrodniarzami, niemieckimi zbrodniarzami wojennymi, w jednej celi. Zbrodniarz niemiecki ma większe prawo od niego, może wychodzić na spacerniaki, dostaje podwójną porcję jedzenia, dostaje paczki do więzienia, natomiast Kazimierz Moczarski jest torturowany w najokrutniejszy sposób, nie ma żadnych praw. Na skutek tych rozmów, głównie ze Sztropem, Moczarski pokazuje proces stawania się ludobójcą. Co tutaj się dzieje? To jest znowu kalendarz? Kalendarz. Tak, zawsze mam kalendarz i z tego kalendarza wychodzi pieśń. Tak, tak, tak. Tak, tak. Kalendarz, to oddanie, zastanawiam się, czy to oddanie ma... Wiesz co? Sprawdzimy to sobie. Sprawdźmy to, ale... Oddanie ma nazwę, jest jeszcze część... Ale wiecie, co to jest? Czy jest już tym technicznym załatwieniem? Co mi się wydaje, myślę, że scena, puenta, że oni cały czas podsłuchiwali jednak. A, może. A przede wszystkim tak, że jeżeli Sztrop straci panowanie nad sobą... Pan zwariował! Silkę! Pan nic nie rozumie! Drugi aspekt to jest to, że byliśmy zniewoleni w tych latach 40., w latach 50. Natomiast już w samym więzieniu na Rakowieckiej oprawcami Polaków byli Polacy. Cholera, co tak zimno. Zamknijcie to okno. Tym Żydom i Żydówkom w getcie było cieplej niż nam teraz. Bo przynajmniej mogli się wygrzewać w wiosennym słońcu. Wyłania się taki ponury obraz i przestroga może dla nas na przyszłość, że jesteśmy w stanie posunąć się do najgorszych rzeczy wobec naszych współplemieńców tylko dlatego, że mają inne poglądy. I to jest wstrząsające też w tej sztuce. To jest wstrząsające, jak spojrzymy sobie na ten właśnie paradoks historii, jaki było umieszczenie Moczarskiego razem ze Sztropem i Szilkiem w jednej celi więziennej. Nazywam się Sławomir Grzymkowski. W przedstawieniu rozmowy z Katem będę się wcielał w postać Jurgena Sztropa, dowódcy oddziałów, które doprowadziły do zagłady getta warszawskiego. Nazywam się Radosław Osypiuk i w spektaklu Rozmowy z Katem będę odtwarzał rolę Szilkiego. Nazywam się Łukasz Lewandowski i w przedstawieniu Rozmowy z Katem będę się wcielał w postać Kazimierza Moczarskiego. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa na spektakle w Teatrze imienia Jaracza w Łodzi.